Bardzo serdecznie Państwa witam. Pora na zagadkę tygodnia, czyli okazję na duże pieniądze bez wychodzenia z domu. Ale jednak zagadka jest dosyć będąca wyzwaniem. Tak przynajmniej wydaje mi się, kiedy patrzę na te zdjęcia. Bo proszę Państwa, mamy cztery zdjęcia, a na jednym zdjęciu została wkomponowana drobna, delikatna różnica. W tej zagadce proponuję Państwu 100 zł gwarantowane i 3900 zł nagrody bonusowej. A wygląda sprawa dlatego tak, no bo mamy cztery zdjęcia do przepatrzenia, więc 4000 nawet do zdobycia. Słuchajcie, spróbujcie się przyjrzeć, spróbujcie się przypatrzeć, porównać. Gdzieś na pewno jest mała różnica. Państwa zadaniem jest nie tyle mi opisywać, na czym polega różnica w tej zagadce, ale wskazać mi numerek zdjęcia, na którym coś jest inaczej, coś jest nie tak. Czy to jest zdjęcie numer 1, 2, 3 czy 4? Jak widzicie, gęsi sobie idą na spacer. No i być może któraś z nich jest inna, ale zwróćcie uwagę, że są to jednak zdjęcia, więc może też chodzić o tło, może chodzić o coś, co tam jest, jakaś kratka, jakaś taka, ja wiem, no może to jest taka specjalnie tak zrobione takie ogrodzenie, żeby te gęsi nie uciekły. Pamiętam, jak byłem mały, jak mieszkałem na wsi, to też zawsze pilnowało się kur, żeby kury nie uciekły. No to faktycznie, no gęsi nigdy nie mieliśmy w domu rodzinnym, tak więc ja nie jestem zaznajomiony z tym ptakiem, no ale to jest taka gęś, która komuś przyniesie być może szczęście, bo nawet 4000 można wygrać. Słuchajcie, aby zgłosić się do programu, trzeba wysłać SMS o treści znam pod numer 75480 i w trakcie rozstrzygania zagadki tygodnia oddzwonimy do kogoś z Państwa. Więc warto dać sobie szansę, warto zakwalifikować swoje zgłoszenie, jakoby się zapisać tutaj, bo bardzo możliwe, że do Ciebie oddzwonimy i damy możliwość właśnie, abyś podał, podała odpowiedź. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Które zdjęcie jest inne? Wiesz, że ja pierwszy raz widzę tę zagadkę, może byś powiększył? Na chwilę. No, na chwilkę, maybe, mówi reżyser, ale wiesz, to czasami pomaga. To czasami pomaga, jak jest powiększone. Dajmy takie dwie minutki, albo dwie i pół, albo ile tam dasz. Ile panie dasz, to tyle chętnie przyjmę. Dlatego, że no 4000... O, 2,15, no dobrze. Kasa nęci, kasa kusi, ja wiem, no bo rzadko kiedy się zdarza taka okazja, żeby sobie tak, wiecie kochani, z minuty na minutę wygrać 4000 zł. No ale nie wiem, czy znalezienie tego zajmie Państwu, no właśnie, chwilę, czy dłuższą chwilę. Daję teraz Państwu czas, żeby poszukać, żeby znaleźć. Zwróćmy uwagę, mamy te gęsi, mamy też tą zagrodę, taki jest tam taki płot, takie ogrodzenie. Może być różnica na pierwszym planie, może być różnica na drugim planie. No, spróbujcie Państwo. Gdzieś na pewno jest różnica. Ja jeszcze nie widzę. Też sobie tutaj podszedłem pod sam telewizor. Czasami naprawdę warto jest sobie podejść. Możesz sobie kucnąć przy telewizorze. Ten sposób rozwiązania zagadki mnie nie interesuje. Czy Państwo sobie podejdą, czy będziecie patrzeć z daleka, czy z bliska. Ale interesuje mnie sam efekt. Który numer zdjęcia? Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. No i do zabrania jest nawet 4000 zł. Minuta 10. Zagadka tygodnia to jest fajna okazja, dlatego że, proszę Państwa, jednak mało kto trafia tutaj do nas na zagadkę tygodnia. Nie macie tak konkurencji. Więc możecie naprawdę bardzo łatwo tutaj się pochwalić spostrzegawczością. No z tym, że trzeba się naprawdę przyjrzeć. Nie jest to łatwa zagadka. Można w łatwy sposób oczywiście się zgłosić, no bo wystarczy sam SMS, ale no najtrudniejsze jest przed Tobą, jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi, no to nie wysyłaj SMS-a. No, ja jeszcze nie widzę. 35 sekund. No, idą te gęsi, spacerują sobie gąski. Gęsina to jest dobra na świętego Marcina. Jak jest 11 listopada, to jeszcze ho-ho do 11 listopada. Ale wtedy się je gęsinę. Gęsina na świętego Marcina. To takie coś jest. Nie wiem, czemu dał teraz reżyser gęsi, jak to do świętego Marcina tak daleko. Do 11 listopada, jak jest dopiero druga połowa kwietnia. No ale no, proszę Państwa, no co zrobić? 10 sekund. Czekamy. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 0. No to w takim razie wracamy tutaj do naszego pięknego, wiosennego, zielonego studia. No i prosto z tego zielonego studia ja teraz Państwa serdecznie zapraszam tutaj do mnie na antenę, a mam dla Was coś ekstra. Jako, że jesteście ze mną, jako, że jesteście po drugiej stronie, a parę osób, mam nadzieję, jest, to dla tych osób ja dokładam jeszcze 1000. Bardzo proszę o 5000 na ekran. A i jeszcze 1000 od reżysera.
Czyli proszę Państwa, 1000 dodatkowe ode mnie, 1000 od reżysera, więc łącznie do zabrania nawet 6000 w tym konkursie dla kogoś z Państwa. Oj, to myślę, że warto. To myślę, że warto się zgłosić. Jak ktoś wypatrzył, to ja zapraszam. Piękny plik banknotów może należeć do Ciebie. Wysyłamy albo przelewem, albo przekazem pocztowym. Wow, no kasa robi wrażenie. 6000. Ja mogę sobie tylko potrzymać, bo ja nie mogę wygrać, ale ktoś z Państwa może. 6000, piękna nagroda. Które zdjęcie jest inne? Na którym zdjęciu jest różnica? Panie i panowie, dajemy teraz, był czas na znalezienie, to teraz będzie czas na SMS-a wysłanie. Ile tego czasu? 3 minuty, dobrze. No i 3 minuty ruszają, czas start. Słuchajcie, kto teraz bierze telefon do ręki, ten podejmuje bardzo dobrą decyzję, ponieważ w tym programie no jednak chodzi o to, żeby ktoś z Państwa zgłosił się i ktoś z Państwa wygrał 6000 zł. Będzie naprawdę wielka radość. Ja myślę, że no wiecie kochani, no jesteśmy coraz bliżej majówki. Majówka już za pasem, bym powiedział. Już tuż, tuż. Więc przyda się na pewno dodatkowe 6000 zł, żeby sobie na przykład zaplanować czy to takiego grilla na bogato, czy to żeby sobie gdzieś wyjechać. No a może ktoś z Państwa potrzebuje podreperować swoje zdrówko i przydałoby się pojechać na przykład do sanatorium. Może musisz długo czekać na NFZ, na to, żeby Cię wysłano do sanatorium. No to właśnie możesz sobie prywatnie pojechać, zrobić sobie zabieg. Polepszysz swoją kondycję. Może Cię tak bolą plecy, może tak czujesz się trochę nie za dobrze, a nie macie kto wymasować, to takie zabiegi mogą się przydać. 6000. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Które zdjęcie jest inne? Minuta 50. Ja jeszcze sobie tutaj podejdę. Ja jestem tutaj oczywiście cały czas z Państwem, więc można się zgłaszać. Natomiast ja jeszcze sobie tutaj podchodzę, dlatego że mnie to nie daje spokoju. Wiecie, kochani, jak to jest. Jak jest zagadka, to ja jestem taki, że ja muszę też rozwiązać, a jeszcze nie udało mi się znaleźć. Nie widzę, nie wiem, gdzie jest. Bo ta jedna gęś jest taka brudna trochę. Tam z tego co widzę, tu jest taki, tak się ubrudziła, no jak to gęsi, no to wiadomo. No i to może tam coś jest, może jedna jest czysta, a trzy są brudne, no tak mi się to wydaje. Tam jest jedna gęś, takie ma plamki, widzicie. Nie wiem, niecała minuta. Jak się podejdzie do telewizora, proszę Państwa, może się wtedy zauważy. Czekam. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej wyślesz tego SMS-a, tym zwiększasz swoją szansę. Więc nie ma na co czekać, nie warto jest czekać. No ale reżyser sam przyznaje, że nie każdy zauważy. No nie każdy zauważy, bo jednak jest 5 gęsi na każdym zdjęciu, czyli łącznie mamy 20 gęsi na ekranie. No a to jest wow, no bo to jest 20 gęsi do porównania. Oj, nie wiadomo, czy ktoś to zauważy. 10 sekund. Ostatnie sekundy na to, żeby się tutaj zgłaszać, więc im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Ja polecam, ja zapraszam. Im, proszę Państwa, Was jest więcej takiej werwy, tym lepiej, dlatego że będziemy mogli wtedy rozdać 6000. Czas nam dobiegł końca, mamy 0, ale ja jeszcze czekam. Dobrze, zgaśmy muzykę, ja na chwileczkę tutaj poczekam tak w milczeniu. No właśnie, to jest właśnie ten moment, w którym można się zgłosić, można dać sobie szansę na 6000 zł. Zapraszam Państwa. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka. Na którym zdjęciu jest coś inaczej? No chyba nie widzą ludzie. Może być tak, że ludzie tam nie popatrzą, wiesz, na ten... Akurat na to miejsce. Czekamy, proszę Państwa, jak mówię, no ja tutaj nie czekam na tłumy. Nawet jak będzie jedna osoba, która widzi, to ja zapraszam tę jedną osobę. To
Zagadka jest, no może nie dla każdego, bo nie każdy jest dobry w spostrzegawczości. Są osoby takie, które no nie przepadają za takimi zagadkami, bo stwierdzają, że to i tak tam nie ma różnicy, nawet nie zaczynają szukać. No ale wiecie, kochani, no jak ktoś chce wygrać, to jednak trzeba troszkę pracy wykonać. No bez pracy nie ma kołaczy, a żeby tutaj 6 tysięcy mogło być twoje, no to trzeba znaleźć ten różniący się detal. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Gdzie jest różnica? Kto wie? Czekam na SMS-a. Wyślijmy, może to pomoże. Czasami jest tak, że jak ja Państwu podyktuję numer, to akurat ktoś wysyła swoje zgłoszenie i wszystko się udaje. Uwaga! 75480. O treści znam. Kto się zgłasza? Tyka, tyka, zegar, tyka, zegar, tyka, 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 ale ja też czekam. W każdej chwili można się tutaj zgłosić. My, proszę Państwa, czekamy. Reżyser też czeka, ja czekam, zagadka czeka, kasa czeka. 6 tysięcy nawet. Sprawa wygląda tak, że Ty wysyłasz SMS-a i my oddzwonimy w trakcie rozstrzygania zagadki, więc musisz... No być czujny, bo może być tak, że właśnie to ty wygrasz 6 tysięcy złotych. No ja za 6 tysięcy to chciałbym być czujny. To ja bym był czujny, bym się zgłosił. No tylko, że no proszę Państwa, jedynka, dwójka, trójka czy czwórka, czy jest to chociaż jedna osoba, która zauważyła? Może to jest za małe, reżyserze, wiesz? Może to jest takie tak za... Za drobnym, jakby nie było na przykład jednej gąski, to byłoby chyba łatwiej. Na jednym zdjęciu, jakbyś tak, na przykład, to da radę. Ja widziałem, że są takie programy, że można wymazać postać, albo można wymazać coś ze zdjęcia. Mogłeś wymazać gąskę. No nie wiadomo, czy ktoś to znajdzie. Proszę Państwa, 6 tysięcy nawet czeka. Czy jest osoba, chociaż jedna? Spostrzegawczy ktoś, przygotowany, ktoś, kto akurat zauważył. Czekam, czekam. No i jeszcze jest szansa. Dopóki nie mamy informacji od reżysera, że nie można się zgłaszać, no to można się zgłaszać. Więc ja w takim razie szybciutko odliczę od trzech. Uwaga, trzy. Można jeszcze? Można. Mówi reżyser, że można. No to zapraszam Państwa. Trzy chwile. Dwa. Cholewcia, jak to jest, wiesz, takie mała różnica, to mogą ludzie nie zauważyć. Ale żeby też nikt to też nie wierzył, no już chwilę ta zagadka z nami jest, więc może akurat ktoś rzucił okiem na tyle celnie, że teraz się zgłosi. Czekamy, w każdej chwili, proszę Państwa, jest szansa. Dwie chwile. No i uwaga, ostatni moment. Oj, chyba za mała różnica. No teraz już za późno, no bo zagadka się pojawiła, wiecie Państwo, i to teraz tak, no głupio zabrać tę zagadkę, na przykład, no moglibyśmy może pokazać jakąś prostszą, no ale jak już mamy 6 tysięcy, może ktoś? Niewiele czasu, proszę Państwa, nam zostało do przerwy reklamowej, która będzie króciutka. Dosłownie 3 minutki ona potrwa, więc możecie Państwo w trakcie reklamy też się zgłosić. To jest dobry pomysł. Miałem ostatnio też w programie taką sytuację, że Pan się zgłosił w trakcie reklamy i po reklamie wygrał. Tak było w zagadkowym weekendzie. Także, proszę Państwa, można brać przykład. Zapraszam serdecznie. 75480 o treści znam. To jest droga do naszego programu, do wygrania nawet 6 tysięcy złotych. Ja teraz zapraszam na krótką przerwę. Widzimy się dosłownie za 3 minutki. Zostańcie ze mną.
jesteśmy już po przerwie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy tutaj 6 tysięcy do zabrania. Mam nadzieję, że ktoś z Was zgłosi się do naszej zagadki. Co jest przedmiotem poszukiwań? A no właśnie te cztery zdjęcia, które dostrzegacie po mojej lewej, po Waszej prawej stronie. Cztery zdjęcia, ale na jednym jest coś delikatnie inaczej. Waszym zadaniem jest nie tyle opisywać mi, na czym polega ta różnica, ale trzeba wskazać numer zdjęcia, na którym coś się zmieniło. 6 chwil, tyle mamy na to, żeby tutaj rozstrzygnąć, rozwiązać, dowiedzieć się być może, czy ktoś z Państwa jest gotowy, żeby się zgłosić do zagadki tygodnia. 75480 treści znam, to jest numer. No i do wygrania, jak wspomniałem, nawet 6 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że się uda. Słuchajcie Państwo, musicie zwrócić uwagę, że mamy do czynienia ze zdjęciami. Jeżeli są zdjęcia, no to na zdjęciach mamy ten pierwszy plan, czyli mamy 5 gęsi, ale jest też drugi plan. I może być tak, różnie to jest w zagadkach, może być tak, że różnica jest na pierwszym planie, a może być różnica na drugim planie. Więc musicie Państwo zwrócić uwagę na wszystkie elementy, na wszystkie detale, żeby niczego nie pominąć, żeby niczego nie przeoczyć. Różnica jest tylko jedna, proszę Państwa. To nie jest tak, że na przykład są dwie różnice, trzy różnice. Nie. Jest jedna różnica na jednym ze zdjęć. I Państwa zadaniem jest wskazać mi sam numer tego zdjęcia. Ta osoba, która zrobi to poprawnie, może się zgłosić tutaj. Znaczy, jeżeli będziesz myślał, że masz poprawnie, no bo to pewności... chociaż sobie masz pewność. To jest akurat taka zagadka, że masz pewność. Jak znajdziesz, to masz pewność i możesz wtedy wysłać do mnie SMS-a. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to właśnie do Ciebie w trakcie rozstrzygania zadzwonimy i Ty możesz wygrać nawet 6 tysięcy. Czy jest to jasne? No to zapraszam. Powiększmy na chwileczkę zagadkę. Na chwileczkę, na jedną chwilę na przykład. Bo może ktoś dołączył do nas w trakcie przerwy reklamowej. O, mamy teraz powiększone. Spróbujcie Państwo, może akurat teraz się rzuci w oczy. Sprytna zagadka. To jest sprytny konkurs, nie dla każdego. Nie każdy zauważy, nie każdy wypatrzy, ale... Ja czekam na jedną osobę, bo tutaj tłumy nie są do niczego potrzebne. Jest 5 gęsi. Gęsi idą sobie na spacer. Ha. Byłoby to łatwiejsze, jakby na przykład na jednym nie było gęsi, bo na przykład no to już by była ultra prosta zagadka, gdyby na przykład na jednym zdjęciu zamiast gęsi były kury. Albo byłyby inne ptaki. No to wtedy by było bardzo proste, ale jeżeli jest zagadka taka, wiecie Państwo, której chcemy zapłacić większe pieniądze, no tutaj mamy ładne pieniądze, 6 tysięcy, no to jednak musi być element wyzwania. To musi być tak, że wiecie Państwo, no ktoś chwilę musi poświęcić, żeby to wypatrzeć. Jak tylko przerzucasz kanały, jak tylko tak sobie teraz lecisz pilotem, sprawdzasz co leci w telewizji i tak jesteś na chwilę tutaj ze mną, no to pewnie nie zauważysz. Tu jednak trzeba chwilę się zatrzymać. Może właśnie tak szukasz, co by sobie tak pooglądać teraz i tak przełączyłeś tutaj na Polonie 1. Dobrze trafiłeś, dobrze trafiłeś. To jest program, który się nazywa Zagadka Tygodnia i w tym programie można wygrać nawet 6 tysięcy złotych. 4 chwile. Słuchajcie, no jest to teraz większe. Warto wykorzystać moment powiększenia zagadki, moment tak zwanego full screen, bo wtedy jest szansa, że uda Ci się znaleźć. Takie gęsi. 6 tysięcy. Z gęsi się dużo rzeczy robi. Ja pamiętam, że kiedyś się właśnie tak spotkałem z taką panią, która hoduje gęsi. No i właśnie oczywiście, no te gęsie pióra, które służą do pisania, jak najbardziej. Z gęsi też takie wypełnienia, prawda, do kołder, do... Są takie pierzyny, prawda, puchowe, to też z gęsi, bardzo fajnie grzeje. No, jak sobie wygrasz 6 tysięcy, to sobie kupisz nie jedną pierzynę. Zapraszam. To taką premium pierzynę. Chociaż teraz idzie lato, no to tak pierzyna nie jest potrzebna, no ale wiecie Państwo, jak będzie zima, to się pierzyna przyda. 4 chwile. Każdy wie, na co wydać. To ja nie muszę Państwu podpowiadać, na co wydać pieniądze. Wy dostajecie gotówkę, no i to jest Wasza decyzja, prawda, co z nią zrobicie. Ja nie mam prawa ingerować, co zrobicie, chociaż zdarzyło mi się, że na przykład ktoś mi wysłał, już kiedyś jeszcze, ja wiem, kiedy to było, może za 3 lata temu, dostałem kartkę z wakacji od pani, która wygrała.
w programie, który prowadziłem, więc to jest bardzo miłe wspomnienia. No dobra, proszę Państwa, wróćmy do studia, bo może myślicie, że mnie tu nie ma, że tak sobie gdzieś poszedłem. Ja nie idę na spacer, tylko gęsi idą na spacer. Ja czekam na Wasze zgłoszenia. Można się tutaj zgłosić. 75480, treści znam. To jest ten sposób. No i czekamy. Zapraszam. Ja nie widzę reżyserzy. Naprawdę, wiesz, też tutaj podszedłem w trakcie, jak to było większe, ale ja jeszcze nie znalazłem. Spróbuj znaleźć jedno inne zdjęcie. To jest dobre polecenie, dobre. Dlatego, że spróbować warto, ale nie daję Państwu gwarancji, że Ty zobaczysz. Ja nie wiem, czy Ty zobaczysz. Jak jest sprytne, to może być tak, że się denerwujesz tam przed ekranem, no, cholercia, nie ma tego. Ale ja mówię, naprawdę jest, naprawdę gdzieś jest ten szczegół. Nienerwowo, wiecie kochani, bo jak to, tak ktoś jest za nerwowy, no to wtedy nie ma tej cierpliwości, żeby znaleźć. Czekam, zapraszam, 75480, treści znam, kto się zgłasza? Jak za szybko podaję numer, bo wiecie Państwo, ja już znam ten numer na pamięć, ale jakby co, to macie ten numer w dolnej części ekranu. Nawet nam reżyser tak może pomrugać tym numerem, żeby Państwu go wyeksponować. Możesz tak mrugnąć? O, właśnie tak. Widzicie Państwo, to jest ten numer, 75480 i w treść wpisujemy znam. O właśnie, no i to jest właśnie ta droga do studia. Dwie chwile. Tylko pod ten numer, proszę Państwa, wysyłamy SMS-y. To nie jest numer telefoniczny. Bo też ostatnio pani do mnie napisała na Facebooku, że no dzwoniłam pod ten numer i nic. Kochani, to jest numer SMS-owy. To nie dzwonimy pod ten numer. To jest numer na SMS-y. Czekamy. I pamiętajcie, bardzo ważne też, musicie Państwo pamiętać, że nie wystarczy w SMS-ie wpisać na przykład 1, 2, 3 albo 4 i wysłać pod ten numer, tylko musi być to słowo znam. Bo jak nie będzie tego słowa znam, to ten SMS po prostu nie może być zakwalifikowany do gry. Musi być to znam, bo wtedy wiemy, że Ty znasz rozwiązanie. Jak nie widzisz, no to nie pisz SMS-a. To w ogóle nie piszemy wtedy SMS-a. To nie ma tak, że jak ktoś zna, to pisze znam, a jak ktoś nie zna, pisze nie znam. Nie, no to wtedy nie piszemy. No to jest proste, wydaje mi się, no, chyba uczciwa umowa, prawda? No nie widzisz, no to nie pisz, no to nie zawracamy sobie głowy. W przyszłym tygodniu będzie zagadka tygodnia, może Ci się wtedy uda. Ale musicie Państwo pamiętać, że musi być słowo znam. Zyny, a my. I nieważne, czy to napiszesz z dużej litery, czy z małej, czy... To możesz napisać jaką chcesz literą, ale musi być znam. Czekam na SMS-a. Ostatni moment, czekam na SMS-a. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka, gdzie jest różnica? Musiało się komuś udać. Jak nie widzisz, to nie strzelaj, to nie pisz w ogóle SMS-a. Zostawmy tę nagrodę dla tej osoby, która się naszukała, która znalazła, dobrze? Czekam. Tak, ja jestem gotowy. Ja w każdej chwili tutaj czekam. Warto wykorzystać ten moment, bo to jest ostatni moment. Poczuj tę chwilę, wykorzystaj ten moment i zgłaszaj się. 6 tysięcy, majówka tuż. Przyda się na pewno kasa na majówkę. No chyba nie widzą ludzie. Może to jest za małe. Reżyserze, poczekajmy jeszcze. Poczekajmy, bo ja wiem, że mamy zero. Ja wiem, ale ja na spokojnie jeszcze raz podyktuję ten numer SMS-a i może ktoś właśnie teraz wyśle. Uwaga. 75480. I tam trzeba napisać to słowo znam. To jest numer SMS-owy, przypominam Państwu, bo miałem naprawdę autentycznie sytuację, że pani do mnie napisała, że dzwoniła pod ten numer i guzik. To jest numer na SMS-y, proszę Państwa. My mamy zgłoszenia SMS-owe w zagadce tygodnia. Kto wie? Za małe. Chyba za małe to jest.
czasami są osoby spostrzegawcze, ale nie wiadomo, czy akurat teraz ktoś akurat ogląda spostrzegawczy. Bo to też jest tak, że my nie wiemy, kto akurat trafi na zagadkę tygodnia. Czy to będzie osoba spostrzegawcza, czy nie. No nie wiadomo, czy też ma teraz ktoś czas, żeby się przyglądać. No ale przyniesie komuś szczęście. Te gejsi to takie na szczęście dla kogoś z was. 6000. No ja czekam. Coś tutaj jest, proszę państwa, we mnie taki niepokój, czy w ogóle ktoś to znalazł. Reżyserze, jak myślisz? Będzie to widoczne? Bo może jest tak, że wiesz, my też to inaczej. Inaczej to w komputerze u ciebie wyglądało, jak robiłeś tę zagadkę. Inaczej też to wygląda u mnie w podglądzie kamerowym, a inaczej w telewizji. Nie wiadomo, czy to jest możliwe, żeby to znaleźć. Ktoś? No najwyższa pora, żeby się zgłosić. Jeżeli czekasz do tego momentu, może liczysz, że a, to może on tutaj więcej kasy dorzuci. Ale to ja nie dam więcej kasy. Nie dam więcej kasy w tej zagadce. 6 tysięcy to jest taka kasa i tak wydaje mi się przyzwoita, ładna nagroda. Mało kto tyle zarabia. Proszę państwa, 6 tysięcy to na rękę mało kto tyle zarabia. Ładny dodatek. Ładny. A nawet jak ktoś tyle zarabia może, to ładny to jest dodatek, chociaż ja myślę, że na przykład jeżeli ktoś ma emeryturę, no to mało kto, chyba że górnik, to może ma emeryturę 6 tysięcy. Ale tak, to ludzie nie mają takich pieniędzy, także zapraszam państwa. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka, kto wie? Ja wiem, że nie możemy dłużej czekać, reżyserze, ale no to jak 2 minuty? No to mogłeś wcześniej mówić, że to jest tak mało czasu. Proszę państwa, bardzo niewiele tego czasu jest. Zobaczcie, została nam minuta 50. Czy jest chociaż jedna osoba, która dała radę? Jeszcze jest szansa, dopóki jest zagadka, dopóki jest konkurs na ekranie, można się naprawdę zgłosić. Też wam powiem, no, jak jest sprytna osoba, to też taką, to słyszałem taką metodę, też jedna pani mi opowiadała, do której dzwoniłem, żeby podała dane do wysyłki nagrody, że ona sobie zrobiła zdjęcie ekranowi, jak była zagadka tygodnia, po prostu zrobiła sobie zdjęcie i potem jak to miała na komórce, prawda, to zdjęcie, przybliżyła sobie i wtedy znalazła. Możecie też tak. Możecie też tak zrobić, że sobie zrobicie państwo zdjęcie. Kto ma ochotę, to można. Może ja się teraz uśmiechnę. Tak zrobimy. Poczekajcie, bo jak chcecie robić zdjęcie, to ja się tak ładnie uśmiechnę do państwa, żebyście mieli mnie uśmiechniętego na zdjęciu. I wtedy możecie sobie cyknąć fotkę i wysłać SMS-a, jak się uda znaleźć, nawet już poza anteną. Uwaga, ja się uśmiecham teraz do państwa. I można cykać teraz zdjęcie przez 10 sekund od, no powiedzmy, do 30. Macie 15 sekund. Uwaga. No, dobra. Pouśmiechałem się, może ktoś sobie cyknął zdjęcie. No, czasami wiecie, kochani, no, jest możliwość, że może akurat na telefonie uda się zauważyć. No dobrze, 20 sekund. Czekam, zapraszam. 75480 treści znam, nawet 6 tysięcy do zabrania. Kto się zgłasza? Poważna sytuacja jest teraz. Czekamy. 3, 2, 1... No dobrze, mamy 0. Słuchajcie, kto się zgłasza i kto zabiera nawet 6 tysięcy złotych, jeszcze jest szansa. Szansa jest na ten tydzień do 23 kwietnia w tej zagadce. 23 kwietnia w programie na żywo. W programie Zagadkowy Weekend wyłonimy zwycięzcę. Dowiemy się, kto z was zabiera nawet 6 tysięcy złotych. Wtedy rozstrzygniemy tę zagadkę tygodnia. Regulamin Zagadki Tygodnia znajdziecie na stronie polonia1.tv w opisie programu Zagadkowy Weekend. Za teraz bardzo dziękuję.